Na konferencji pomeczowej szkoleniowiec Brunatnych podkreślał, w tym sezonie próbowaliśmy już praktycznie wszystkiego. Próbowaliśmy ładnie grać w piłkę, grać atakiem pozycyjnym, ustawiać się pod kontrataki. Szukaliśmy schematów i okazało się, że w wielu przypadkach to się nie sprawdzało i przegrywaliśmy mecze. W ostatnim jednak czasie ta wersja polegająca na dużej mobilizacji zespołu, na niepozwalaniu przeciwnikowi utrzymania się przy piłce, rozgrywaniu ataków przyniosła nam w tym meczu trzy punkty. Podobnie było w Legionowie, gdzie graliśmy odważnie. Włożyliśmy w tamten mecz dużo siły, ale nie Nieszczęśliwie przegraliśmy 0-1. To nie był piękny mecz, widzieliśmy dużo walki wręcz. Takie były nasze założenia. Udało nam się to zrealizować. Mogę dodać jeszcze tylko tyle, że będziemy starali się dalej iść tą drogą, by móc zbierać punkty, by mieć spokojną zimę.